Pasażerów komunikacji miejskiej w Tychach czekają kolejne utrudnienia spowodowane zmianami w rozkładach jazdy. PKM zawiesza i ogranicza kursowanie niektórych linii, a wszystko spowodowane jest brakiem kierowców. O pierwszych zawieszonych kursach Związek Transportu Metropolitalnego poinformował 1 października, a od dziś na podróżujących czekają kolejne zmiany. Dotyczy to linii 31, 21, 137 i 525. My każdorazowo wprowadzając takie zmiany, patrzymy na pasażera, na to, żeby było minimum niedogodności, także dotyczy to linii takich, żeby istniały alternatywne połączenia. Ponadto od soboty zawieszony zostanie kurs linii 21 w relacji Wilkowy-Jemurarska-Cielmice. Przywrócono natomiast kursowanie linii 137, jednak ze szczegółami warto zapoznać się na stronie ZTM. Trudna sytuacja kadrowa w tyskim PKM trwa już od zeszłego roku, jednak przewoźnik zapewnia, że robi wszystko, aby utrudnienia dla pasażerów były możliwie najmniejsze. Dofinansowujemy kursy, jeśli chodzi o kategorię D, także jeśli ktoś tylko marzy i chciałby zostać kierowcą autobusu, nie ma takiego problemu, wystarczy mieć podstawową kategorię B. W tym momencie firma dofinansowuje cały kurs i można po prostu zostać kierowcą autobusu. Bardzo łatwo w tym momencie się przebranżowić, mamy kryzys na rynku. Wartość takiego kursu to nawet 10 tysięcy złotych. Zainteresowanie zrobieniem prawa jazdy kategorii D jest coraz większe, bo tylko we wrześniu zgłosiło się 19 kandydatów. Pomocne, bardzo pomocne, bo nie każdego stać na to prawo jazdy. I czas też kursu dość długo trwa, bo trwa pół roku. To było moje marzenie. Od 3 lata temu też próbowałam i 16 lat temu też chciałam pracować jako kierowca autobusu. Problem braku kierowców w miejskich PKM-ach trwa od wielu miesięcy i niewiele wskazuje na szybką poprawę sytuacji. ZTM zachęca więc pasażerów do regularnego śledzenia informacji o zmianach w rozkładzie kursowania komunikacji miejskiej. Nie brakuje sytuacji, w których o odwołaniu kursów poszczególnych linii ZTM informowany jest w tym samym dniu, w którym dany kurs się nie odbędzie. Na szybką reakcję często nie ma już czasu.